Zasadniczo rzecz jest o otwarciu grobu Kazimierza Jagiellończyka na Wawelu w 1973 roku, lecz tytułem wprowadzenia posłuchajcie fragmentu inspirującej książki Cerama Bogowie, groby i uczeni, czytanego przez Piotra Rowińskiego. Klątwa Faraona to w istocie taki sam pasjonujący, przejmujący dreszczykiem temat do rozmów, jak słynna klątwa diamentu Hope, albo straszliwe pasmo tragicznych wypadków spowodowanych rzekomo przez mniej znaną klątwę mnichów z Lokrum, położonej naprzeciw Dubrownika, dalmackiej wyspy przeklętej przez wypędzonych z niej mnichów. Późniejsi właściciele tej wysepki, cesarz Maksymilian, cesarzowa austriacka Elżbieta, arcyksiąże Rudolf, król bawarski Ludwik II i arcyksiąże Franciszek Ferdynand, umarli nienaturalną śmiercią. Prawdopodobnie pierwszy asumpt do skonstruowania tej historii o klątwie Faraona dała nieoczekiwana śmierć lorda Carnarvona, który ukąszony przez moskita zmarł 3 tygodnie potem, 6 kwietnia 1923 roku. Już wtedy podniosły się głosy mówiące o karze, która spotkała świętokradcę. Później, pod sensacyjnym tytułem Zemsta Faraona, kolejno pojawiać się zaczęły wiadomości o 2., 3., 7., 19. ofierze klątwy Tutanchamona. O tej 19. ofierze pewien dziennik niemiecki 21 lutego 1930 roku donosił w telegramie własnym z Londynu. W dniu dzisiejszym 78-letni lord Westbury skoczył przez okno swego podłożonego na 7. piętrze mieszkania, ponosząc śmierć na miejscu. Syna lorda Westbury, który swego czasu jako sekretarz archeologa Cartera brał udział w odkopaniu grobu Tutanchamona, w listopadzie ubiegłego roku znaleziono martwego w jego mieszkaniu, chociaż poprzedniego wieczora, udając się na spoczynek, był najzupełniej zdrów. Dokładnej przyczyny śmierci nie udało się ustalić. Dreszcz grozy przechodzi przez Anglię. Tymi słowami pewien dziennik rozpoczynał wiadomość o śmierci Archibalda Douglasa Reeda, który padł martwy w chwili, gdy chciał prześwietlić promieniami rentgena jakąś mumię egipską. Potem przyszła kolej na 21. ofiarę Faraona. Egiptolog Arthur Weigel zmarł od jakiejś nieznanej odmiany febry. Następnie zmarł Neys, który wspólnie z Carterem otworzył komorę grobową. W sprawozdaniu o jego śmierci przemilczano jednak fakt, że Neys już przed odkopaniem grobu był chory i chociaż początkowo pomagał Carterowi, musiał właśnie z powodu tej choroby wycofać się z dalszej współpracy przy tym wykopalisku. Wreszcie umiera, popełniając samobójstwo w stanie nagłego przystępu obłędu, brat przyrodni lorda Carnarvona, Aubrey Herbert. A w lutym 1929 roku, rzecz na pozór istotnie zastanawiająca, umiera Lady Elizabeth Carnarvon od ukąszenia jakiegoś owada. W 1930 roku spośród wszystkich osób, które współdziałali w odkopaniu grobu, pozostaje przy życiu już tylko sam jego odkrywca Howard Carter. Śmierć na prędkich skrzydłach dosięgnie tego, kto zakłóci spokój Faraona. Tak brzmiał jeden z wielu szerzonych wariantów klątwy, zawartej rzekomo w jednej z inskrypcji w grobowcu. Klątwa Tutanchamona rozpala wyobraźnię ludzi od lat 20. ubiegłego wieku, lecz wygląda na to, że stoi za nią nie magia, lecz szkodliwy grzyb, zapewne Aspergillus niger, kropidlak czarny. Gorzej z klątwą wyspy Lokrum. Tu na grzyba nie da się niczego zrzucić. Nie będę się jednak tą wyspą zajmować. Zostawię rozwikłanie tej klątwy komuś innemu, a sama przejdę do planowanego Kazimierza Jagiellończyka. Grób króla otwarto podczas remontu kaplicy świętokrzyskiej na Wawelu po 500 latach od pogrzebu. To trochę krócej niż w przypadku Tutanchamona, lecz podobieństwo tkwiło w tym, że również w polskim przypadku zaczęli umierać ludzie biorący udział w otwieraniu grobu. Najpierw w roku otwarcia krypty zmarły 3 osoby. Feliks Dańczak, Stefan Walczy i Kazimierz Hurlak. W 1975 roku kolejna osoba, Jan Myrlak. Byli oni w średnim wieku, zmarli nagle. W tej opowieści bazuję na danych zebranych przez Zbigniewa Święcha i umieszczonych w książce Klątwy, mikroby i uczeni. Autor przeprowadził dziennikarskie śledztwo w tej zagadkowej sprawie i ostatecznie naliczył 16 osób, które brały udział w otwieraniu grobu Kazimierza Jagiellończyka, a następnie zmarły nagle.
Czas, który Świech brał pod uwagę, wynosi 10 lat. To podobny czas jak w przypadku grobowca Tutanchamona. Więc klątwa, czy może groźny grzyb? Zwłaszcza, że mikrobiolodzy i lekarze powiedzieli Zbigniewowi Święchowi, że przez około 10 lat można łączyć przyczynę w postaci mykotoksyn ze skutkiem będącym śmiercią osoby zakażonej. Wszystko zależy od bariery immunologicznej danej osoby. Przy czym może też tak być, że ktoś o świetnej odporności nie będzie miał problemów, tak jak ich nie miał będący w bardzo dobrej kondycji Howard Carter. Klimat panujący przy otwieraniu grobu Kazimierza Jagiellończyka świetnie oddaje relacja mikrobiologa Bolesława Smyka. Przeczytał ją z książki Klątwy, mikroby i uczeni. Idąc w dół do otwartego grobowca królewskiego, pamiętałem o przestrogach znanych już w starożytności, powtarzanych za Horacym. Ut vivas, igitur vigila. Jeśli chcesz żyć, uważaj, bądź ostrożny. Z młodych lat dobrze pamiętałem opowieści mojego profesora Zygmunta Jaworskiego, dawniej wykładowcy na Uniwersytecie Wileńskim, prowadzącego eksploracje przy otwieraniu kurhanów wodzów słowiańskich na rubieżach Polski i Litwy. Już po wojnie w Krakowie, na mojej macierzystej uczelni, obecnej Akademii Rolniczej, byłem asystentem profesora Jaworskiego. Mówił mi wiele o klątwach, jakie starosłowiańscy wodzowie rzucali na ludzi, zakłócających im wieczny sen. Opowiadał mi o przypadkach tajemniczych i nagłych śmierci badaczy. Niestety nie przetrwał zapis, nie mamy dokumentacji, nazwisk ani dat, wszystko pozostało jedynie w ustnej relacji. Gwałtownie przypominały mi się też fakty z eksploracji grobów na obszarze Egiptu. Do tego wszystkiego dochodził wielki niepokój, stałe obawy profesora Rudolfa Kozłowskiego, który zaprosił mnie do badań w Kaplicy Świętokrzyskiej. Co prawda próbował uspokajać samego siebie i nas, powiadając: tu jest przecież Wawel, tu spoczywają prochy polskich królów. Tam na wschodzie były kurhany, a to zupełnie co innego. Osobiście byłem przekonany, że w zasadzie nic nam nie powinno zagrażać, zarówno pod względem sanitarnym, infekcja, jak i fizycznym, czy też chemicznym, toksykologicznym. Zachowywaliśmy więc wszystkie podstawowe środki ostrożności, jakie stosuje się w badaniach mikrobiologicznych przy tego rodzaju obiektach archeologicznych o dużym znaczeniu historycznym. Osobiście zresztą miałem już do czynienia z badaniami mikrobiologicznymi mumii sarkofagów, rzeźb drewnianych pochodzących z czasów panowania XVIII, XIX i XX dynastii w Egipcie. Gdy jednak wspólnie z magister Anną Ferber, toksykologiem, i doktorem Edwardem Różyckim, mikrobiologiem, a także pewnym fizykiem jądrowym, który jednak serio wierzy w klątwę i prosił o nieujawnianie jego nazwiska, schodzimy pobierać badawcze próby z otwartej komory grobowej Kazimierza Jagiellończyka, mimo wcześniejszego przekonania, że przecież nic nam nie grozi. W końcu tyle lat człowiek obcuje już z mikrobami. Podświadomie liczyłem się z pewnymi konsekwencjami. Na dodatek atmosfera była niezwykła. Niekończące się i niepozbawione przestróg rozmowy wawelskie. Przyznam się nawet, że idąc tam czułem dreszcz. Tłumaczyłem sobie, że już fakt eksploracji jest niezwykły, że emocje robią swoje, a jednak trudno było ukryć zdenerwowanie. Muszę się teraz przyznać, że po pierwszym, ponad 20-minutowym pobycie w krypcie grobowej Kazimierza Jagiellończyka odczułem bardzo silny ból głowy, połączony z wyraźnym osłabieniem pracy serca. Mimo woli odnosiłem wrażenie, że jestem zatruty. Z kolei po kilkunastu godzinach następnego dnia nastąpiły u mnie wyraźne zaburzenia równowagi ciała. Idąc czułem, że w każdej chwili mogę upaść na ziemię. Podobnych sensacji, doznań nigdy wcześniej nie miałem. Byłem więc bardzo zaniepokojony stanem mego zdrowia. Dołączyła się jeszcze bezsenność. Nie mogłem pracować intensywnie jak zwykle. Podobną reakcję, muszę dodać, zauważyłem u swoich współpracowników, a szczególnie u pani Anny Ferber, specjalistki w zakresie toksykologii przemysłowej. Po przeszło dwóch tygodniach nieznanego mi dotąd cierpienia ciągły ból głowy ustąpił i nareszcie mogłem spać przynajmniej po 2-3 godziny na dobę. Zaburzenia stanu równowagi dręczyły mnie jednak jeszcze przez blisko 5 lat. Nie umiałem wytłumaczyć sobie tak niezwykłego stanu rzeczy, a i lekarze też byli bezsilni. Przysłowie łacińskie mówi wprawdzie: Annesis regibus longas est semanus. Czy nie wiesz, że ręce królów sięgają daleko? Ale wierzyć w królewską klątwę? Nie wierzyłem. Jako mikrobiolog musiałem postawić sobie pytanie stosowne do mojej profesji. A może to efekt działania zarodników grzybów toksynotwórczych? Profesor Smyk miał za zadanie przeprowadzić badania mikroorganizmów bytujących w królewskiej krypcie i ustalić,
jak zlikwidować te, które szkodzą szczątkom króla i wydobytym z grobu zabytkom. Wiele mikroorganizmów znajdowało się w stanie anabiozy, życia utajonego, chociaż po 500 latach może ich funkcje życiowe już zamarły nieodwracalnie. Pomimo tej wątpliwości, w ramach swoich badań profesor Smyk podjął próbę ożywienia mikrobów i przywrócenia im normalnych funkcji życiowych. Pierwsze próby posiewów i przechowywania w temperaturze 10 stopni Celsjusza nie powiodły się. Temperaturę 10 stopni Celsjusza profesor Smyk ocenił jako najkorzystniejszą dla życia tych mikroorganizmów. Następną próbą był szok termiczny, a mianowicie temperatura 60 stopni przez 10 minut w wodzie o pH 7,2 do 8,0 na jeszcze raz dobranych pożywkach. Następnie wszystko wylądowało w termostacie utrzymującym stałą temperaturę około 10 stopni Celsjusza, czyli tyle, ile panowało w krypcie. Pewnego dnia profesor Smyk otworzył termostat i oczom nie wierzył. Na pokrytych różnymi pożywkami płytkach Petriego wyrosły dorodne kolonie różnych bakterii i grzybów. Część z nich nieznana nauce. Wszystko super, ale profesor zaniepokoił się na dobre. Czy niektóre z mikroorganizmów nie powodują jakichś śmiercionośnych chorób, jeszcze nieznanych nauce? Wtedy kazał swojemu asystentowi spalić większość. Większość, lecz nie wszystkie. Bo profesor przyznał się, że zostawił przy życiu nieznane kultury grzybów i najistotniejsze mikroby. Nieznane. Ciekawe, gdzie one teraz są? W naszej opowieści koniecznie trzeba wspomnieć, że w próbce pobranej z kości kolanowej króla naukowcy odkryli grzyb Aspergillus flavus, czyli kropidla żółty, i obecnie właśnie ten grzyb pleśń uważa się za winowajcę śmierci osób biorących udział w otwieraniu grobu Kazimierza Jagiellończyka. W krypcie znaleziono też znany nam już z grobowca Tutenchamona Aspergillus niger, czyli kropidlak czarny. Może i ten grzyb pomógł w wykańczaniu ludzi biorących udział w otwarciu wawelskiej krypty? Tak całkiem przy okazji. Zbigniew Święk zwrócił uwagę, że pierwszy raz badacze zajrzeli do grobu Kazimierza Jagiellończyka 13 kwietnia 1973 roku. Było to w piątek. Po prostu tego dnia wywiercono otwór o średnicy 2 cm i przez niego spojrzano do krypty. Dodatkowo swego czasu w Wilnie ludzie przebąkiwali o klątwie Jagiellonów. Klątwie, którą być może rzucili pogańscy kapłani, gdy Władysław Jagiełło przyjął chrześcijaństwo i połączył Litwę z Polską. Dlaczego akurat w Wilnie? Otóż w Wilnie, w katedrze, na zewnętrznej ścianie dawnej kaplicy królewskiej widnieje od wieków łaciński napis Violator operis infelix esto. Gwałcicielu dzieła nieszczęśliwym przeklętym bądź. A kaplicę tą zbudował kto? Otóż znany nam już z opowieści Kazimierz Jagiellończyk. Za to nie wiadomo, kto umieścił na ścianie kaplicy cytowany napis ostrzeżenie. Niekoniecznie był to Kazimierz Jagiellończyk. Napis mógł powstać nawet w XVI wieku, gdy w kaplicy spoczęły już ciała królewicza Kazimierza, Aleksandra Jagiellończyka i później dwóch żon Zygmunta Augusta, Elżbiety i Barbary Radziwiłłówny. Od tego czasu klątwa ponoć nieraz dała znać o sobie. Ostatni raz w 1931 roku, gdy wilia zalała podziemia katedry. Po tej powodzi przy konserwacji bazyliki naruszono spokój kaplicy. Posłuchajcie fragmentu artykułu Ksawerego Pruszyńskiego dotyczącego prac remontowych w bazylice. W wileńskim Słowie pisał on tak. Na górze, w zainstalowanej nad nawą pracowni budowniczych jest jasno, prawie ciepło i lampa elektryczna, taka biurowa lampa, oświetla stół z tymi mapami i planami i nas czworo przy niej. Mój towarzysz zbiera wiadomości do jutrzejszego reportażu o stanie robót w bazylice. Pan inżynier Wąsowicz tłumaczy. Daje treściwe, fachowe, budownicze informacje. Pan architekt Pekrza, siedząc przy mnie, objaśnia. Więc jutro, prawda jutro rano, żeby do kliszarni, na czas, otrzymamy fotografię z tych prac? Ach, proszę panów, a co to takiego z tą jakąś tablicą, co miano znaleźć pod ziemiach? Pan Wąsowicz nie mówi nic. Trwa to ułamek sekundy. To jakby tak, by jego kolega miał odpowiedzieć. Nawet patrzy się na niego. Pan Pekrza przesunął ku sobie plan. Ogląda go. To jakby coś innego, bardzo pilnego mu się przypomniało. I nagle. W podziemiach? Nie. W podziemiach nie znaleźliśmy żadnej tablicy. W pokoju jest jasno. Lampa oświeca dalej rozłożony przed nami plan orientacyjny.
Tam jest wymierzone, wyrysowane wszystko, geometrycznie, matematycznie do milimetra. Tak tu jakby nie było miejsca na nic, co nie jest jasne, cyfrowe, wymierzone. A jednak coś jest nie tak, jak było przed chwilą. Czy to mnie się tak tylko wydaje? Chyba nie. Mój towarzysz pyta dalej. Więc takiej tablicy nie było? Taki napis łaciński i groźba. Obaj panowie uśmiechają się do nas i naraz obaj mówią. Ach, ta tablica, owszem, wmurowana w ścianę, nie w podziemiach, no to rzecz znana. Przewodniki o tym piszą, mówi pan Pekszo. Mój towarzysz wtrąca. Ale u Zachorskiego tego nie ma. Prałat Kurczewski także nie wspomina o tym. Przewodniku profesora Kłosa to jest, na pewno jest, mówi szybko, jakby tych słów się chwytając, jakby one uciec gdzieś mogły. Pan inżynier Wąsowicz, bardzo uprzejmy, wraca do kwestii tych fotografii. Dlaczego mój towarzysz, ten sam człowiek, co się tak szczegółowo, z takim naciskiem o to umawiał, tak jakoś myśli teraz jakby o czymś zupełnie innym? Czyż ciągle ta tablica? Ach tak, bo pyta. I gdzie ona jest? Tu, na lewo od wejścia, widzi pan. Inżynier Wąsowicz wodzi ołówkiem po planie. Ta druga kaplica to kaplica królewska. Pan widzi za nią, z tyłu, jest taki zakamarek, rupieciarnia. I to jest tam. Właśnie w tej rupieciarni. Jak wygląda ta tablica? Ja tam nie byłem. Mówiono mi, nie chciałem tam chodzić. Pan inżynier Wąsowicz tam nie był. Pan inżynier Wąsowicz jest kierownikiem robót w Bazylice. On prowadzi tę całą pracę. Te maszyny, co tam dzień i noc, noc i dzień huczą, ci ludzie, co tam rozkopywali posadzki. Pan inżynier Wąsowicz tam nie był. O nie, to nie jest wyrzut. My to rozumiemy. W milczeniu, jakie się teraz zrobiło, jest tylko zrozumienie. My rozumiemy, że potem, co mówi przypominająca się legenda, on tam nie był. O, nie jestem przesądny, dodaje po chwili. Wierzę, że są siły dobre i złe, ale ufam w pomoc dobrych. Rozmowa się rwie, jakby coś niewidzialnego zawisło nad nami czterema i wyrwało nam z ust samych jakieś nierozpoczęte słowa, pytania. Pan inżynier Pekrza mówi. Jest uśmiechnięty nawet. O tak, ale to jakby wysiłek, staranie. Ja tam byłem. Jest to tablica czerwonego piaskowca. Jeszcze z czasów dawnej Jagiellońskiej katedry. Z napisem łacińskim. Jakim? I słyszymy ich obu odpowiedź. Violator uius operis infelix esto. Jakbyśmy, zmartwiawszy mimo pozorów, przetrawiali tych pięć słów łacińskich. Ale już wiemy. No dobrze, mówi mój towarzysz. Ale violator to gwałciciel, burzyciel, gwałtownik. Czy to ma coś do rzeczy z przebudowywaniem katedry? Pan inżynier Pekrza i ja milczymy, ale pan Wąsowicz odpowiada. Nie, panie. Violator to w ogóle ten, co narusza. Ten, co pewien stan rzeczy zmienia, niepokoi. Wszystka wiedza gimnazjum typu klasycznego ciśnie mi się w tej chwili. Tak, ten, co narusza. O szerokim, bardzo, straszliwie szerokim jest rzymskie słowo violator. Gdy schodziła rozmowa na tę tablicę, to szła ona tak, jakby nasi gospodarze gdzieś się cofali, jak w korytarz, czy przechód mroczny, a myśmy na nich napierali, szli. Teraz to jakbyśmy my byli w odwrocie, a jakaś rzecz za nimi rozpoczęła na nas ofensywę. Znowu pytamy, i czyż to jest prawda, to co mówią, to co plotą, że ci, co się tknęli murów katedry, nie zginęli swoją śmiercią? Stanowczo ci ludzie są teraz w ataku. Zabawne porównanie, ale to doprawdy takie wrażenie robi. Na to by wyglądało. Gucewicz został zarąbany siekierą. Szulc utopił się. I już nie wiedzieć skąd i jak cisną się, czy to słowa nasze, czy myśli. Dalszy ciąg, wznowiony ze wznowieniem po 100 latach robót w katedrze. Koszmarna, bolesna, świeżą żałobą litania. Juliusz Kłost, August Przygocki. Teraz nikt nie pyta i nikt nie objaśnia. Wiemy, że to jest jakiś nastrój, wstyd, nie poddawać się. O właśnie, nie poddawać. Na te słowa, co wracają jak fala, ale już polskie. Ten, co to dzieło naruszy, nieszczęsnym niech będzie, idą proste, spokojne słowa inżyniera Wąsowicza. Są siły złe, ale są i dobre, są i dobre, są i dobre. Ksawery Pruszyński, słowo 21 stycznia 1933 roku.